Dzień dobry, dzisiaj koncert w Lublinie. Tezis gra z Art of Illusion, z Fedorą i z Lion Shepherdem. Także do zobaczenia w Lublinie, a poza tym to właściwie nie do zobaczenia, bo to będziecie widzieć już po tym, jak ja wrócę do domu, więc nie do zobaczenia. I znowu sala prób. Cześć. A to? Paweł? Dzisiaj Tetris w innym typie samochodu. To się chowa do tego, nie? Ale w sensie, że paluszkiem może tam w SMS-ie wyślę, ja raz kurna, w iPhone'ie napisałem jakimś przypadkowo, wiesz, jakiś dziwny symbol komuś wysłałem. Jakby to jeszcze była uśmiechnięta buźka, ale to jest po prostu jakaś linia, bo mi się tyknęło. Może masz włączone złe rozpoznawanie emoji. Piszesz coś, znaczy rysujesz palcem i on ci potem odtwarza ten ruch, jak to piszesz. Super. Prawda? Ekstra. Wow. Bardzo ważna funkcja. Bardzo potrzebujemy w firmach tego, żeby tak robić. Dokładnie tak. Ja to wszystko nagrywam. Nie, bo właśnie żeśmy się trochę żeśmy się pospieszyli, bo żeśmy wyszło 68 zł, ale ci piszę w tym momencie 70, więc byśmy będę musiał ci zwrócić to, co żeś do mnie przesłał. No, to możesz mi nie zwracać, to będzie na następny raz. Mogę ci raz, no, nie przesłać 7 dych. No, jak nie masz mało pieniędzy, to możesz nie zwracać. No. Rozważę to i podejmę adekwatną decyzję. Nie, że to jest dobre miejsce, żeby robić futyć. Różne parametry. Pan mi opowiada o tych dużych klawiszach. Więc ten Waldorf jest tu podłączony do Kurzweila. I mam takie brzmienie, gdy sobie wybrałem różne parametry, najciekawsze jakieś tam związane z cutoffami, z jakimiś tam szumami. I generalnie mam to w jednym utworze, wykorzystuję do takich zabaw syntetycznych dźwiękiem. Pięknie. Dziękuję. To był klawiszowiec Art of Illusion, jakby co? Stopa.